Nazywam się Anna Szwałek, a to jest kolejny odcinek audycji z cyklu Klimatyczne Karkonosze. Mówimy w niej o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym naszego regionu. Dziś porozmawiamy o tym, czy istnieje kuchnia regionalna w Karkonoszach. Tak naprawdę wszyscy byśmy chcieli, żeby była. Pewne tradycje kulinarne są, tyle tylko, że mało kto o nich wie i pamięta. Piotr Gryszel, przewodnik sudecki, regionalista, pracownik naukowy. Największym problemem kuchni karkonoskiej jest to, że po II wojnie światowej nastąpiło przerwanie ciągłości kulturowej, wymiana ludności. Do tej pory, do II wojny światowej, zmieniały się granice, zmieniali się rządzący, komu innemu płacono podatki, ale ciągle mieszkano na miejscu i tradycje można było kultywować. A po II wojnie światowej nakazano zarówno Niemcom tutaj mieszkającym, jak i Polakom mieszkającym na Kresach spakować swoje rzeczy i wyprowadzić się kilka tysięcy kilometrów dalej na zachód. Tradycje kulinarne zostały tutaj zapomniane. A to, co przywieźli ze sobą nowi osadnicy, było na tyle różnorodne, że praktycznie żadna z grup nie zdominowała pozostałych, bo Karkonosze, całe ziemie zachodnie stały się takim wielkim tyglem kulturowym. To, że mówimy, że przyjechali tutaj na zachód kresowiacy, to jest tylko część prawdy i taki stereotyp. W powiecie karkonoskim kresowiacy stanowili tylko 1/3 mieszkańców. A z każdego województwa przedwojennej Polski przyjechało tutaj po kilka procent mieszkańców. I mamy tutaj zarówno mieszkańców dawnego województwa krakowskiego, rzeszowskiego, warszawskiego, mamy mieszkańców z Podlasia, z Wielkopolski i każdy z nich coś ze sobą przywiózł, jakieś swoje tradycje. Ale dziś o kuchni karkonoskiej możemy mówić i zaczynamy powoli odkopywać kulinarne tradycje sprzed II wojny światowej. Zaczynamy mówić o tym, co jadali tutaj mieszkańcy. Pojawia się Śląski Raj, pojawia się Kyselo, zaczynamy mówić o sejkorach, czyli sikorach, plackach ziemniaczanych, czyli o tym, co gotowano, co jadano w prostych pasterskich budach w Karkonoszach. Osadnicy, którzy tutaj przybyli, żyją tu od ponad 70 lat. Urodziło się już drugie pokolenie, rodzi się trzecie pokolenie, tych, dla których ojczyzną jest Dolny Śląsk. To, co babcie, to, co mamy gotowały w domu, staje się dla nas tradycyjne. Zaczynamy odkrywać to, co przywieźliśmy po II wojnie światowej i uważać za nasze regionalne. Festiwal Smaków Liczy Rzepy organizowany wyłania takie właśnie regionalne dania robione według receptur, które zostały unowocześnione, które zostały dostosowane do współczesnych smaków. Takie pierogi podgórzyńskie, krem z buraków, czy gołąbki z nadzieniem ziemniaczanym, coś co znano w kuchni lwowskiej, tutaj u nas się pojawia. O pierogi podgórzyńskie i krem z buraków zapytałam w Podgórzynie. Nazywam się Teresa Koć. Jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Podgórzynie i założyliśmy Stowarzyszenie Przyjaciół Podgórzyna. Pierogi się robi od dziecka, więc było to najprostsze. Troszkę ziół, to co mamy w domu. I to jest na cieście drożdżowym, na głębokim tłuszczu, zapiekane. Udało się, okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Tam, gdzie wygraliśmy ten festiwal smaku, oni mówią, że to jest najbardziej popularne danie. Wszyscy się o to pytają. Oni to serwują w restauracji, tak. Nalejemy tego barszczu. W środku dokładnie kubeczkiem zrobione są tłuczone ziemniaki, a na wierzchu były skwareczki z sędzonego boczku z cebulką. No i wiadomo, jakiś tam koperek, taka gałązka koperku, że tak estetycznie to wyglądało. Mając na uwadze to, że kuchnia karkonoska nie jest znana i nie jest popularna, zrodził się pomysł napisania książki Kuchnia Ducha Gór, czyli Smaki Karkonoszy. Naszym zamierzeniem było przybliżenie historii kulinariów i
napisaliśmy część historyczną, a drobnym dodatkiem do książki miały być przepisy. Okazuje się, że największym hitem tego opracowania są właśnie te przepisy. Tak naprawdę każdy chce coś przygotować z tej właśnie prostej kuchni karkonoskiej. I po raz pierwszy po II wojnie światowej ukazało się polskojęzyczne opracowanie o tradycjach kulinarnych tego regionu. Wydane przez lokalne wydawnictwo, tutaj nasze regionalne, i książka okazała się hitem, bo cały nakład się sprzedał. Ludzie byli żądni tej właśnie wiedzy o kuchni karkonoskiej i zdecydowaliśmy się na dodruk, na wznowienie książki, a w zamyśle mamy napisanie drugiego tomu, drugiej części, bo okazuje się, że przepisów kulinarnych jest na tyle dużo, że rzeczywiście nawet drugi tom mógłby powstać. Na kanwie mody na różnego rodzaju kulinaria pojawiają się coraz to nowe festiwale, pojawiają się projekty i właśnie w ramach projektu organizowanego przez Karkonoski Park Narodowy udało nam się również przeprowadzić warsztaty kulinarne w pracowni kulinarnej, gdzie przygotowaliśmy potrawy z tego regionu. Można było spróbować kantoraków, można było przygotować zupę rumforcką. Na co dzień może o tej tradycji nie do końca się pamięta, ale jak już przychodzą tradycyjne święta, to jednak wracamy do tego, co jest w naszej kulturze ugruntowane. Pochodzący z różnych regionów naszego kraju mieszkańcy Dolnego Śląska podchodzą do tradycji kulinarnych trochę inaczej. I ja jako dziecko nie mogłem zrozumieć, dlaczego uczę się w szkole, że ma być 12 potraw wigilijnych na stole. Jak jednego roku byłem u jednych dziadków, to te potrawy były nieco inne. Kolejnego roku pojechałem do drugich dziadków. Dziadkowie po Mieczu pochodzili spod Stanisławowa, dziadkowie po Kądzieli pochodzili z Polesia i te kolacje wigilijne były inne. Jak się łączy kulturowo w tej chwili i kolację wigilijną zorganizuje małżeństwo, no to małżonkowie swoje tradycje dokładają i z 12 potraw robi się 24, zupy są 3, a nie jedna, a czasami pojawia się i czwarta. I ta różnorodność będzie się powiększać, bo my ciągle łączymy rodziny, my ciągle łączymy tradycje i ludność Dolnego Śląska ciągle pamięta o tym, co przywieźli dziadkowie, w szczególności w takich okresach jak święta, kiedy tradycja u nas ma bardzo duże znaczenie. I rzeczywiście jest to moim zdaniem ogromny atut tego regionu, że ta różnorodność kulturowa może być przewagą nad innymi regionami. W końcu mieszkamy, żyjemy w regionie transgranicznym. Karkonosze tak naprawdę podzielone granicą geograficznie są jednym obszarem. Park Narodowy tworzy bilateralny rezerwat biosfery. Ochrona nie kończy się na granicy państwowej. To dlaczego kultura i wpływy kulturowe nie miałyby tych granic przekraczać? Myślę, że najpopularniejsza i najłatwiejsza do przygotowania będzie zupa. Uboga krewna naszego polskiego żurku, czyli karkonoskie kyselo, zupa na zakwasie z mąki żytniej, którą można w miarę łatwo przygotować. Ona jest raz, że tania, a dwa, szybko się ją gotuje. I można ją nazwać najbardziej typową zupą dla karkonoszy, bo była tutaj jedzona przez każdego. Nawet było takie powiedzenie, że mieszkaniec budy w Karkonoszach wiedział, kiedy zbliża się niedziela, bo 18 raz z rzędu jadł kyselo, bo jadano ją na śniadanie, na obiad i na kolację. A na pewno będzie to niespodzianką dla tych, którzy zamówią żurek karkonoski, bo tak też jest nazywana. Nie znajdą tam kiełbasy. Nie znajdą tam ugotowanego jajka, ale za to znajdą tam grzyby, znajdą tam ziemniaki i znajdą tam jajko w formie takiej jajecznicy nie do końca ściętej, wrzuconej do środka na cebulce usmażonej, żeby to zagęścić. Może nie wygląda to najlepiej, bo mówią, że je się też oczyma, ale smakuje wybornie i myślę, że to zachęci turystów do tego, aby prosić w restauracjach o te karkonoskie dania.
Audycja klimatyczna Karkonosze jest dofinansowana z projektu Śląsk – Wspólne Dziedzictwo Przyrodnicze i Kulturowe w programie Interreg Polska Saksonia 2014-2020. Już dziś zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.